Lewy Prosty, dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Siemanko, siemanko, witam wszystkich na kanale Za Ciosem. Dziś mamy wtorek, 14 czerwca, a więc czas na program Lewy Prosty. Po wielkim sukcesie ostatniej gali Oktagon MMA we Frankfurcie, już 23 lipca w czeskiej Pradze, dojdzie do 34... Gali Oktagon MMA. Organizacja oficjalnie ogłosiła walkę w wadę lekkiej. Pojedynek Mateusza Legierskiego z Mateuszem Kochutem. Mateusz Dynamit Legierski już za miesiąc powrócił do klatki po kontuzji. Dana White zdradził, że pod koniec roku Charles Oliveira zawalczy z Islamem Makaczajewem o mistrzostwo kategorii lekkiej w UFC, gdzie aktualnie panuje bez królewie. Artur Szpilka chętny na walkę z Mariuszem Pudzianowskim, jak wspomniał w programie Klatka po klatce, żaden problem, tylko na razie dzisiaj jest Siergiej Radczenko i nad niczym się nie zastanawiam. To jest walka oczywiście w jakimś sensie pewnie nieunikniona, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Zawodnik KSW Bartosz Leśko wystartował z nowym projektem Walcz z głową, który ma na celu przygotowanie i pomoc zawodnikom z różnymi aspektami sportu walki. Bartosz Leśko w tym roku ukończył Akademię Psychologii Sportu, uzyskując tytuł Specjalisty Psychologii Sportu oraz Trenera Umiejętności Mentalnych. Więcej informacji o całym projekcie znajdziecie na stronie www.facebook.com ukośnik walcz z głową. Już w tą sobotę 18 czerwca w ostrudzie dojdzie do gali Fide Exclusive Night 40 Energa Night. W walce wieczoru zobaczymy pojedynek Formela Gorszenik. A także Oleksejczuk, Kraska i Naruszczka Kuberski. Do tego będziemy mogli zacząć takie walki jak Zieliński, Jędraszczyk, Duński Kawa, Dusza Bartnik, Janusz kontra Klinger, Chrechorowicz kontra Lazar i Szymański kontra Dragański. Do tego będą jeszcze dwa starcia semi-pro. Transmisja Gali na antenach Polsatu. To wszystkie informacje na dzisiaj ze świata sportu walki powiętej. Zapraszam na nasze media społecznościowe. Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Do zobaczenia jutro!